Tobi to zawsze taki, wiecie, ociąga się. Trzeba go wyciągać na siłę. Sucha karma dla psów. Proszę bardzo. Weź to dźwignię i jedziemy. Szukałem do czego, żeby się przyczepić i może wziąć jakąś łapówkę, nie? I całego lasu nie spalił. Tobi, co się stało? Ach! Takie małe shopping mall i tam jest Decathlon i Auchan. Zobaczymy jakie zaopatrzenie. Nie, chyba za wcześnie skręciłeś. Nie. Tam widzisz parking tam. Dobra. A może się spróbuj przecisnąć. Też nie tam chyba. No tam dalej za tymi straganami gdzieś musi być wjazd. Nie wiem gdzie. Zastawione. A tu taksówka stoi. Ale taksówka ma powybijane wszystkie światła. KFC mają. No mówię, że KFC mają, a ostatnio mówiłeś, że się rozmarzyłeś o KFC, to chyba pójdziemy. Ale najpierw musimy pieski jeszcze gdzieś wystawić, bo znowu będą jakieś niespodzianki, jak wrócimy do samochodu. No to weźmiemy ją i dwie baby weźmiemy. No weźmiemy, Tobie jest grzeczny, on tam może jechać cały dzień, on nie potrzebuje ani sikać, ani nic. Nie, nic, to sleep. No. Dziewczyny mają mniejsze zbiorniki, trzeba wyprowadzić. Uwaga. Chodź tutaj, Afri też musi umieć chodzić na smyczy. Daj mi ją. Dobra, zobacz czy Tobi chce wyjść. Chodź tu, ty nie wchodź tam do samochodu komuś. Dobra. Tobi to zawsze taki, wiecie, ociąga się. Trzeba go wyciągać na siłę. Bela, nie rób zamieszania. Afri, chodź, nie bój się, bo się mała cicho bądź. Mała się przestraszyła. Poczekaj, teraz zaplątały się w jego nogi. Weź jego nogi. Dobra, dobra. Bela, nie rób siary, bo nas wygonią stąd. A, no dobra, tak więc wspólne sikanie mamy z głowy. Możemy iść. Pieski zapakujemy do samochodu z powrotem. Włączymy im klimatyzację, tak żeby mogły zostać po prostu w chłodnym. A my pójdziemy spokojnie, zrobimy zakupy. Gorąco jest, niemiłosiernie. To dobrze, znaczy się dla nas dobrze, bo wtedy pieski nawet nie chcą chodzić, nie? I są szczęśliwe posiedzieć w samochodzie. O, malutki ten Decathlon widzę już. Bonjour. Tam już jest coś innego. A tutaj chyba nie będzie, mi się wydaje. Bo wiecie co, chcieliśmy kupić namiot dla naszych piesków. Ale tu są tylko ciuchy. No nie będzie, widzisz, bo oni po prostu tutaj mają no to co się sprzedaje, nie? Wiesz, jakiś tam sprzęt taki osobisty do sportów i
i ciuchy, nie? Ale to oni nie będą mieli ten w ogóle. Spośród? Nie ma? No to trudno. No szkoda, bo chcieliśmy im kupić, żeby mieli do spania, wiecie? No ale trudno. O, zobaczcie, jakie fajne stanowisko tutaj w Oszą. Jesteśmy już w Oszą i jest takie stanowisko z takimi lokalnymi rzeczami. Fajne. Bardzo fajne rzeczy. Dobra, idziemy w półki. Bardzo fajnie wyposażone, wszystko jest. Wszystko co potrzebujemy, a nawet więcej. O, tutaj może będzie ty. Nie, to są chyba co krzesełka, nie? Wiecie, oni tutaj nie mają właśnie takiej kultury spania w namiocie. I tu ciężko będzie coś takiego znaleźć i kupić. O. Nowe gąbki muszę wziąć, bo te nasze przez te brudne gary wszystkie są zapuszczone. Ale nie, poczekaj, te są tańsze. O, 3 za 490. O, ale tutaj jest pełno tych przypraw. Wiecie co, właśnie Afrykańczycy są zakochani właśnie w takich gotowych mieszankach przypraw. I dodają je po prostu do wszystkiego, nie? To tak jak u nas, takie kostki rosołowe i tak dalej. My już żeśmy z tego wyrośli, bo wiemy, że to nie jest dobre. To smakuje doskonale, ale to niestety nie jest zdrowe. A oni są tutaj po prostu tym zachwyceni. Skończył mi się ocet balsamiczny. Tutaj 1350 są oczywiście też droższe, ale ja to tam, wiecie, nie jestem aż taka wybredna. O, proszę bardzo, jest nawet wersja bio za 3000. A z tym bio to kiedyś chyba muszę wam właśnie pogadać o tym bio, bo to temat na osobny odcinek. O, karma dla psów. Ja generalnie wolę gotować, ale trzeba mieć też, bo czasem nie mamy dojścia do sklepu i trzeba mieć co jeść, dać pieskom. Ale ta jest z kurczakiem, to nie chcę. O! Wow! Sucha karma dla psów. Proszę bardzo. Z wołowiną. No, to bierzemy. Ile ta karma? 4 kg. 4625. O, to nawet dobra cena. No, w markecie to fajnie można sprawdzić cenę, bo tutaj ta ryba, którą my kupowaliśmy, ta butterfish, kosztuje 2250 za kilogram. A my płaciliśmy tam za jedną sztukę od 2 do 2500 na streganie. O, muszę jeszcze wziąć kuskus dla nas i dla naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wyłączam i po prostu robimy resztę zakupów. Zatrzymali nas do kontroli, co tutaj bardzo często się zdarza. I jak otworzył z tyłu i zobaczył ten zwierzyniec, to mówi, czy macie papiery. Słuchajcie, czy macie papiery na psy? No, i sprawdza papiery, nie? Przy każdej takiej kontroli niedźwiedź się strasznie irytuje, wiecie, bo to zbiera, taki niepotrzebny czas zabiera po prostu i nic z tego nigdy z tych kontroli nie wynika. Oni sami nie wiedzą, czego szukają, wiecie, szukają do czego, żeby się przyczepić i może wziąć jakąś łapówkę, nie? Białasem chcą sobie pogadać, kurwa, no, pogadać. Co za kurwa matoły. No wiesz, on szuka, żeby jakąś łapówkę wziąć, nie? Nie, nie wiem, kurwa, białasa na oczy nie widział z bliska, kurwa.
Jedziemy tutaj na taką miejscóweczkę z aplikacji, ale widzimy szlaban i teraz nie wiemy, czy wierzyć, czy nie. I ktoś tutaj był niedawno. Weź to dźwignię i jedziemy. Jakby coś... Jakby coś, to będziemy tutaj udawać, że mamy pozwolenie od właściciela. A, wszystko jest zarośnięte. No dobra, no w razie czego byśmy mogli tutaj zostać, ale... Ale ja nie wiem. No, co palipa. Ty, ale chodź, wyjdziemy do plaży, zobaczymy jak tutaj jest. No dobra, pójdziemy tutaj. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. O, tutaj jest jakaś droga, którą byśmy mogli przejechać. Nie wiem, pójdziemy najpierw tu zobaczyć. No jest plaża, nawet fajna ta plaża, znaczy ja wiem, no najfajniejsze jest to, że nie ma ludzi, nie? Ale tu jest jakaś taka rzeka, to jest rzeka, płynie. Musimy zobaczyć, czy się to da przejść. Nie wygląda na głębokie. Trochę śmieci, jak wszędzie. Ale wiecie to, że nie ma ludzi, nie? To jest bezcenne, po prostu nikt nam nie będzie zawracał głowy. A już byliśmy tam w mieście, porobić zakupy i tak dalej. I słuchajcie, już wiecie, pukanie do szyby, daj pieniądze. Naprawdę okropne to jest. Zobaczcie, jaką muszelkę fajną znalazłam. Troszeczkę tutaj jest podgryziona. Ale generalnie, jak się tak postawi na półce, nie? A tutaj mały jeżowiec wyschnięty. Co tobi? To tego nie będziesz jadł. Nie. Ale ja sobie wezmę na pamiątkę. Tutaj jakaś hałda starych śmieci. No, muszę wam powiedzieć, że trochę ciężko tak się przenosić z takiego ładnego miejsca do takiego miejsca. Dobra. Tobi, co się stało? Ach, zahaczył się. Poczekaj, nic się nie stało, biedaczku mój. Poczekaj, poczekaj. On się tutaj zahaczył obrożą. Poczekaj. No poczekaj, daj sobie, muszę wyłączyć. O, wszystko dobrze. Przestraszył się. No, bo zahaczył się, obroża mu się zahaczyła tam o kawałek patyka przy tym krzaku i się nie mógł uwolnić sam. No. On się zahaczył obrożą o krzak i nie mógł się stamtąd wydostać, się trochę przydusił, wiesz? I się przestraszył bardzo. Dobra, chodź, chodź. Idziemy, wszystko dobrze. Wszyscy w komplecie. Idziemy poszukać najlepszego miejsca, zdecydować, gdzie będziemy, gdzie rozbijemy obóz. No. Chwilkę nam to zajmie się przestawić na nowe miejsce. Ale się przestraszył. No, strasznie. Bo myślał może, że go tam już zostawimy, wiesz. My żeśmy poszli, a on został. Tobi jest taki fajny. Spanie na dziko to nie zawsze są epickie miejsca, a tutaj w Afryce mamy ogromny problem właśnie ze spaniem na dziko i na przykład to miejsce to jest bezcenne. I powiem wam szczerze, że tak, tam było ładnie, ale my już tęskniliśmy za tym, żeby spać na dziko. Bela! I Bela mi ucieka, a ja tutaj czekam na niedźwiedzia. Chodź tutaj! Chodź! Do mnie! No, wraca. O, ta nasza Bela to właśnie różnie jest z tym posłuszeństwem u niej, wiecie? Tobi się dopiero uczy. Trzymam go tutaj, bo niedźwiedź poszedł po samochód i zaraz tutaj przyjedzie. I tak więc muszę ich przytrzymać, żeby, wiecie, ktoś nie wpadł pod koła. No teraz trójkę to trochę ciężko będzie. Ale może damy radę. No. Już prawie gotowe. Jeszcze tutaj najedziemy na trapy, żeby wyrównać.
jeden z takich patentów niedźwiedzich to jest uchwyt na gumkę. Słuchajcie, normalnie to są zawsze takie paski albo sznurki, coś w tym stylu, do takich, no jak się to nazywa? Nie wiem, jak się... Tarpolin, no to wiem, że po angielsku tarpolin, a po polsku? No dobra, do tego czegoś. Tarpolina? Myślisz, że to się nazywa po polsku tarpolina? No nieważne, no. Do takich różnych rzeczy, namiotów i tak dalej, to zawsze te uchwyty są takie sztywne, nie? Jakaś taśma albo sznurek. Natomiast jak jest na gumce, to jak jest wiatr, to wszystko fajnie pracuje i dzięki temu nam się nie zrywa. Bo tak zawsze mieliśmy problem, że przy wietrze wszystko się zrywało. Odkąd używamy tych gum, to są takie z metra kupowane po prostu gumy. I odkąd mamy te gumy, to się nic nie zrywa, nawet jak jest silny wiatr. Uwaga, rozkładamy jeszcze daszek. Zaraz cały dom będzie gotowy. Normalnie pozazdrościliśmy tamtym chłopakom na plaży. Czarnym. I też kupiliśmy sobie takie urządzonko do palenia. Ty tylko, żebyś ty tutaj całego lasu nie spalił. Najwyżej wszyscy pójdziemy z dymem. To jest takie coś, no zabrał mi, no. No pokaż mi, bo chciałam powiedzieć o tym, o. Tu nam się przyda. Coś tu kupiliśmy w Turcji. Oni właśnie mają takie, o. Do robienia. Proszę bardzo. O, pięknie zademonstrowałeś. No, trochę było z tym zabawy. Ale już teraz się pali. Do zagotowania, jeden krok do zagotowania, jeden krok, nic więcej. No, muszę wam powiedzieć, że pięknie się spało na wolności, pięknie po prostu. Naprawdę, tamto mnie głowa bolała, wiecie jak spałam. I teraz rozumiem takich ludzi, wiecie, co, takich bezdomnych na przykład, co nie chcą mu, wiecie, brata Alberta spać, czy tam w jakichś innych ośrodkach. I co z tego, że tam jest ciepło i woda i pranie można zrobić i tak dalej, ale nie masz wolności. Ta wolność jest bezcenna. Idę pozwiedzać okolice, zobaczymy właśnie jak to wygląda. I czy się da przejść jakoś przez tą rzekę, bo widzieliśmy wczoraj tam dalej ludzi. Tak więc oni tam nie pływają wszyscy, tak więc na pewno gdzieś jest przejście, więc muszę znaleźć. Bo wczoraj nie doszliśmy do wody, nie? Tylko tutaj to jest takie jakaś taka rzeka, nie wiem nawet jak to nazwać, no ale jakby wygląda jak rzeka ze słoną wodą. Biegnie maluszek, chodź tutaj do mnie, chodź. No chodź tutaj, chodź. Grzeczna dziewczynka, tak. Ale dobry smaczek. No, cała rodzinka w komplecie. Tak. Tobi. I maluszek. Proszę bardzo. Piękne dzieci. A mała już zaraz nie będzie mała, bo ona teraz już mniej więcej jest wzrostu Beli.
Tak, więc... No pokaż nam się. O. No, czekajcie, uwaga. O, w tą stronę. Poczekaj, stej. Stej. Ja spróbuję pokazać. No nie da się ich wszystkich razem, no mowy nie ma. Po prostu takie niezdyscyplinowane towarzystwo. Poczekaj, Tobi. Wziąłam przynętę, bo po prostu inaczej to w ogóle ich nie mogę zebrać do kupy. No zaraz dostaniesz, no dobra, już dostaniesz, no. Ale muszę zrobić jakieś zdjęcia. Trzeba mieć na pamiątkę, tak? Stej, pokaż się. O, popatrzcie, widzicie? One są praktycznie takie same. No, prawie. Proszę, wszyscy dostaną. Tak, smaczka jednego. Bela. Tobi. Dobra, wszyscy obdzieleni. Ale rodzinka. No. Dzisiaj jest w tej rzece więcej wody, więc tam w ogóle niewiele mogłam pójść. Praktycznie nic. I zobaczymy, gdzie tutaj dojdziemy, prawda, Afri? No, chodź, idziemy. O, dzisiaj jest dużo więcej wody w tej rzece. Tak więc tam już nigdzie nie mogłam pójść. Tylko tam był ten kawałek tej plaży, ale tam był też jakiś młody człowiek, tam nie chciałam nagrywać. Ale pokazał mi, żeby właśnie iść tutaj ścieżką w tą stronę. I tu faktycznie jest taka wydeptana ścieżka. O, tam sobie ktoś biegnie. Chodź tu, Afri, chodź tu, nie przeszkadzaj. Bonjour. Chodź, idziemy, chodź. Oni, wiecie, tutaj właśnie bardzo dużo ćwiczą, właśnie biegają. Pompki, wiecie, różne jakieś ćwiczenia na plaży. Bardzo często to widzimy, no nie? Młodych mężczyzn, którzy po prostu ćwiczą. I to tak, znają te ćwiczenia, wiecie? Mają jakiś tam taki, widać jakiś taki program. I oczywiście, wiecie, bez sprzętu, bez niczego, nie tak jak u nas, nie? Że musisz mieć jakiś tam sprzęt, nie wiadomo jaki. A oni tutaj nie, po prostu, nie? Jejku, trochę tutaj, wiecie, strasznie śmieci tam, gdzie my żeśmy się rozstawili. A to jest naprawdę czysto w tym miejscu, w którym my stoimy. W ogóle nie ma śmieci. Zawsze jest tak, że gdzie nie ma ludzi, to nie ma śmieci. Tam, jak widać, chyba nikt nie chodzi, to i śmieci nie ma. A tutaj to po prostu... Ja pierdziu. Taka, kurczę, spacer rano przez śmietnisko, nie? Zobaczcie. Masakra. Wow. Okropne to jest. Ciekawa jestem, czy oni się kiedykolwiek obudzą. Najgorsze, że wiecie, idę z tymi pieskami. Te łażą po tych wszystkich krzakach, szukają żarcia. To strach. Co one tam znajdą w tych krzakach. O, zobaczcie. Tu z tej strony. Naprawdę. No. A pokazuję wam to wszystko tak, jak jest zawsze, żeby właśnie, jakby ktoś chciał się tutaj wybrać, to podjął świadomą decyzję, nie? Bo można się naoglądać, wiecie, pięknych zdjęć, jak ja tutaj też narobię piękne zdjęcia. Da się zrobić ładne zdjęcie. Mogę w tą stronę się ustawić, gdzie nie ma śmieci. Jakiś ośrodek, tak jak my żeśmy byli u tego pana tam. I wiecie, pięknie. Ale wyjdziesz za ten ośrodek i masz cholera śmietnisko. Dobra. Idziemy. No, Afri, fajna. Małe pieski są super, bo się trzyma nogi, nie trzeba nawet wołać. A tamte to już nie wiem, gdzie pognały nawet. Zostaw to, kochana. Zostaw, o pewnie, widzisz. To jest taka uschnięta. Pokaż, tego pełno jest na plaży. O cholera, i tutaj teraz dam ciała, bo nie będę potrafiła powiedzieć, jak się to nazywa. To takie płetwy ma z boku, to nie jest ryba. No ja nie wiem, jak ja mam dalej iść. Normalnie tam się już nie dało iść. Tam po prostu jest woda. I takie mangrowce, tam się nie da przejść. A tutaj, kurczę, są te takie kujące krzewy. Też nie mogę tędy przejść. Pieski sobie oczywiście poszły tamtędy. Nie, no cholera, chyba się muszę wrócić. Na pierdziu, ale spacer. Już mi się udechciało. Ała, ała, Jezu, jest tak kują te kolce, wiecie?
Ja nie wiem, jak to się... Jak te psy tu chodzą, popatrzcie. O Jezu, zaraz. Uwaga. O. Wszystko się wbija normalnie i to po prostu przebija. A... Muszę sobie najpierw dobrze poczyścić te buty po prostu. Au. Zobaczcie, jakie kolce. Masakra. Nie proszę takiego, tu się wbijają. No tu je mam jeszcze jednego. Dobra, to ja wezmę maluszka. Chodź no tutaj, muszę ją wziąć na ręce. Poczekaj. O. Chodźcie, Bela, Tobi. No bo wiecie, ja nie chcę, żeby tu jakoś nie chcę, żeby dzieci się pomoczyły, bo tam zaraz psy będą, wiecie. Akurat teraz tutaj widzicie na pierwszym planie. Ała! Kurna. Na pierwszym planie. O, kija niosę. Już nauczona doświadczeniem. Wiem, że tu na spacer trzeba iść z kijem. O, nie, no nawet przeszłam. Dobra, spoko. O, jest, Tobi. No, gdzie byłeś, chłopaku? Gdzie byłeś? O, leci Bela. Dobra. Rodzina w komplecie. Proszę bardzo. Możemy iść dalej. O, tutaj widzę już ta rzeka wpada do morza. Kurczę, nawet to ładnie wygląda. No, na zdjęciu będzie zarąbiście wyglądać, bo śmieci nie będzie widać. Przejdę tutaj dalej. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. No tu ładnie. Patrzcie, jak ładnie. Fajnie tutaj to wygląda teraz. Wow. Woda ma fajny kolor. Tu przy brzegu nie, jakaś taka brudna. Ale tam dalej ma ładny kolor. No i nie wiem, czy przejdę dalej. Tutaj jakieś parę nieukończonych domków. Tam więcej stoi tych domków. Ale tutaj jakiś rów taki. No, w sumie tam mogę przejść. Kurczę. Wiecie co? Tak sobie myślę, jak chodzę po takich miejscach jak tutaj, które no są takie mało sympatyczne. No co tu będę dużo gadać? Ale zawsze wtedy sobie myślę o tych ludziach, co robią teraz takie, wiesz, poligony, albo takie, no takie krosowe jakieś wyścigi, że rów z błotem, czy coś takiego dla ludzi robią. Sztucznie robią. I ludzie płacą za to, żeby się upaplać w błocie, nie? To my to mamy, kurna, na co dzień, nie? No. No dobra. Tak więc żeśmy obeszli tamto. No, prowadź Tobi. I zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Kurczę, po drugiej stronie rzeki, tu już widzę, jest druga rzeka. A, ale tutaj tak płytko to można przejść. O, tam znowu potem się tam ta rzeka ciągnie, nie wiadomo gdzie. O, no to tu można by było przejść na plażę. O, teraz jest przypływ, bo wczoraj to tak woda była daleko, że nie było wiadomo jak dokładnie daleko jest do morza. No, do oceanu, przepraszam. A teraz widać, że właściwie, no, jesteśmy nad oceanem. No, w sumie pięknie to wygląda, wiecie, ale przez te śmieci normalnie coś o tych trzeba iść kąpać. Nie wiem. Pewnie potem pójdziemy się kąpać, ale muszę się oswoić najpierw. Ale wrócimy sobie tutaj na przełaj. Taką ścieżką, której prawie nie widać. Aha, powinno być trochę łatwiej niż tamtędy. Ogromny jest ten teren. Słuchajcie, ktoś naprawdę kupę pieniędzy tutaj wpakował. Taka inwestycja i to tak wydaje mi się wygląda, że to w ogóle nigdy nie było używane. Nie wiem, czy jakieś takie po prostu zagadki tutaj w tej Afryce. Znaczy wiecie, wszędzie są jakieś opuszczone budynki, ale po prostu ilość tego tutaj to jest jakaś... Wow, nie wiem. O, popatrzcie jak ten budynek.
No przecież widać, że to nigdy nie było używane. Tutaj nigdy nie były wstawione okna. Tam dachówki wszystkie pospadały z dachu. I tutaj nigdy nie było okien. Jest skończone, wytynkowane, jakby pomalowane. W stanie surowym skończone, no. Ale tutaj nigdy nawet nie było wstawionych okien. I tu widać. I tam w środku... O, nawet był sufit robiony. I to taki wielki budynek jest. Po prostu tutaj się ciągnie jakby jedna sala. Tutaj jest przejście, potem jest druga wielka sala. A tam za tym jest jeszcze kolejny budynek. Normalnie nie wiem, co tu można było robić. Salę konferencyjną. Tak to wygląda. O, i doszłam szybciej, niż się spodziewałam. Jak zawsze jest, że droga z powrotem jest szybsza, nie? Macie też tak? Że jak się idzie z powrotem, to jakoś szybciej, niż jak się idzie pierwszy raz w jakąś tam stronę. Koniec pokażę jeszcze jedną taką rzecz ciekawą z tego sklepu. Zobaczcie, jakie tu są wielkie, żelazne drzwi, które zamykają wejście do marketu na noc. Nigdy czegoś takiego nie widziałam w żadnym miejscu. Po prostu pokażę na grubość tego. O, nie wiem, czy dobrze widać, ale po prostu wow. I dookoła tego parkingu, czyli tego terenu, który tutaj jest, jest wysokie, murowe, murowane takie ogrodzenie i drut kolczasty, nie? I tamte bramy też są takie solidne, nie? I po jednej i po drugiej stronie bramy, jak się wjeżdża, wyjeżdża, no to są budki ze strażnikami. Tak więc to wygląda trochę jakbyśmy na taki military teren wjeżdżali, na teren wojskowy dosłownie. No ojeny, chciałam jej zrobić zdjęcia, czy coś nagrać, ale przecież to ona już ma tyle energii, że no pokaż nam się, bo wszyscy będą chcieli oglądać, jak ty rośniesz. No, a gdzie tam, nie da się.